W tegorocznym konkursie o polsko-niemiecką nagrodę dziennikarską imienia Tadeusza Mazowieckiego w kategorii prasa walczyło kilkadziesiąt znakomitych reportaży, rozmów i analiz. Jednak już od samego początku reportaż Kai Puto, Chrystus zamiast mostu na trójstyku granic, opublikowany w Gazecie Wyborczej, zwrócił moją uwagę. Po pierwsze, jest to tekst przebogaty w swojej treści. Opisuje życie na trójstyku granic polskiej, niemieckiej i czeskiej, a opisuje to życie nie jak laurkę, tylko prawdziwie, dogłębnie, barwnie. We wspólnym życiu trzech narodów tuż przy granicy pokazane są plusy nadgranicznego życia, ale i minusy. Sąsiedzka pomoc, wspólne projekty, relacje, które przynoszą korzyści każdej ze społeczności. Ale to nie wszystko. Autorka pokazuje też cienie stosunków polsko-czesko-niemieckich i to w różnych aspektach życia, czy to jest polityka, ekonomia, ekologia czy łamanie prawa. Po drugie, bohaterowie tego tekstu są barwni, stoją za nimi ciekawe historie. Są wielką wartością reportażu Chrystus zamiast mostu na trójstyku granic. To wyjątkowa praca, która po trzecie zasługuje też na pochwałę za opakowanie. Widać, że Kaja Puto jest doświadczoną dziennikarką, która świetnie operuje piórem, która w sposób bardzo sprawny potrafi poprowadzić czytelnika przez kolejne strony swojej opowieści. Warsztatowo ta praca jest znakomita. Mnie ten reportaż wciągnął od samego początku, kiedy tylko go przeczytałem. Jak się okazało, nie tylko mnie. Rzadko się zdarza, żeby polskie i niemieckie jury, które przyznają nagrodę, były tak zgodne co do tego, kto powinien w tym roku otrzymać polsko-niemiecką nagrodę dziennikarską w kategorii prasa. Kaja Puto, składam Pani wielkie gratulacje i czekam na Pani kolejne teksty z polsko-niemieckiego pogranicza.